Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Minecraft. Ostatnim razem żegnałem się z Państwem po drugiej stronie dżungli. Przyszedłem kawałek i znalazłem bardzo ładne miejsce. Oto właśnie to. Jest to miejsce, które jest... znajduje się wokół dżungli. Z jednej strony ogólnie otoczone jest dżunglą. Z każdej strony oprócz tej, tam jest polana dalej. Skończyliśmy na tym miejscu, zaznaczyłem sobie nawet go, tylko wyłączyłem chwilowo. W tamtym miejscu skończyliśmy. No i pomyślałem, że zbuduje się wokół dżungli, jakby taki naturalny mur. Tak, oswoiłem sobie już innego celota, czyli mam kota. W dzisiejszym odcinku zajmę się już budową domu. A raczej, no tak, budową domu. Materiały, które zgromadziłem, myślę, że wystarczą. Naprawdę, jeśli chcecie wydobyć dużo surowców, naprawdę dużo, to zachęcam do penetrowania terenów pod dżunglą, w okolicach dżungli. Tam jest naprawdę mnóstwo wąwozów, dziur, dungeonów i ogólnie. Dobrze, to najpierw pokażę miejsce, w którym będę tworzył ten domek. Ogólnie wszedłem tutaj, pomyślałem, że wydrążę jakiś kawałek ziemi i coś tam zbuduję. Ale wchodząc tutaj, od razu była gotowa taka jaskinia. Tylko trochę obniżyłem poziom i trochę tak ściany, no, o jedną kratkę chyba tylko skróciłem. Także tak. Znalazłem także diamenty, wydobędę je później. Specjalnie sobie zaznaczyłem je. Nie, tam jest śnieg. Tam są diaksy, o. Tak. Ja myślę, że ostatnio YouTube mi się zaczął czepiać o prawa autorskie nad muzyką, dlatego będę budował to w stylu chyba Madzi, tak? Znaczy, no Madzia też tak buduje. W sensie, że coś zbuduję, pokażę, potem znowu zrobię cięcie i znowu pokażę. Co jeszcze zanim utniemy? Wziąłem dużo sadzonek, widzicie, trochę posadziłem drzew. Trzciną i zwierzętami się później zajmę. Sprawa jeszcze... Tak, ogólnie Minecraft mi się zaczął, coś się działo. Zaczęło się dziać i musiałem trochę wymagania zmniejszyć, także nie widzimy do końca, nie jest na daleki ustawiony, tylko na średnią odległość widzenia. Tak, także to już zrobię cięcie. Może zrobię to gdzieś i... może podłogę położę i taki względny zarys tego, co będzie. Także to zapraszam. Widzimy się za chwilę. Dobrze, witam z powrotem. Część pracy już dokonałem. Jak widzicie, podłoga będzie taka. Już kawałek ściany zacząłem. Myślę, że trochę z kamieniem się nie wyrobię. Będę musiał dokopać w trakcie. Zamurowałem kilka takich pustych dziur, które nie będą potrzebne. Mniej więcej tutaj jakiś kominek zrobię. Tutaj myślałem o kuchni takiej, a tam może zejście będzie do magazynu. Tutaj jest wejście do wąwozu i tak dalej. Ogólnie złoto też znalazłem, pierwsze 4 sztabki, ale wydobędę to na filmie dopiero. Śnieg to wiadomo, tam jest. Też mówiłem wcześniej, dobrze to. Co jeszcze w międzyczasie było? Kot w ogóle zadziałał, bo chmara creeperów była tutaj. Nocą przyszła, zapomniałem pójść spać. I był fajnie to wygląda, jak wszystkie creepery zaczęły uciekać. Dobrze, to znowu robię cięcie i widzimy się, jak już myślę, że już będzie lepiej to przedstawione. Dobra, już jesteśmy po chwilowej przerwie. Tak oto wygląda, tak sobie wymyśliłem dom. W ten sposób. Tutaj będzie jeszcze przejście do sypialni, zamierzam to jakoś to pozmieniać. Już okrzciłem tutaj na minimapce, dałem. Wyłączyłem ogólnie potwory na minimapce. Tam będzie kominek, zaraz zrobię taki kominek, który nie podpala drewna. Tu będzie jakaś taka kuchnia, mam nadzieję, że kolory jakoś tak się podobają. I że może być taka ozdoba, no nie wiem. Tu będzie potem jeszcze obraz to. Okej, to zrobimy już kawałek, żeby nie było, że wszystko robię na zboczu. Na przerwach. Zrobię ten kominek. Ułożymy sobie trochę rzeczy, bo naprawdę zasypiłem sobie.
Wystarczy tyle. Weźmiemy połowę. Dobra, musimy zrobić szyny. Żebym jeszcze pamiętał, jak się robiło szyny. Dobra, to z szynami może chwilowo później. Najpierw zrobimy obraz. Tyle wystarczy. Jeszcze jeden. Ogólnie już wcześniej sobie zaprojektowałem ten dom na oddzielnej mapce po prostu. Teraz próbuję jakoś tak z pamięci brać, a czasami sobie zaglądam po prostu. Oczywiście nie wyjdzie wszystko dokładnie, bo cały sufit trzeba byłoby do klocka całego, a tak to mi się nie, za bardzo nie chciało. Taki obraz, może mniejszy jakoś. O, już lepiej. To sobie zetniemy, bo to niepotrzebne. No, fajnie, może być. Tutaj też potem będzie zejście do magazynu. Tam chwilowo jest właśnie wejście do tych kopalni. Ale to później zrobię. Tak, tu jest ozdoby, sobie takie wrzuciłem, żeby to jakieś ładnie, fajnie wyglądało, ciepło. Nie wiem, czy przypadkiem do torów nie potrzeba redstone'a, ale ja tak się zastanawiam teraz. Nie bardzo dużo drzew posadziłem. Ale bardzo mało jabłek wypadło, nie wiem dlaczego. Tak, jak już mówiłem, gram na niższych detalach. No dobra, to znowu ucinam i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem, zrobimy tylko te tory. Bo okazało się, że redstone'a nie potrzeba. I po prostu bez redstone'a zrobię. Znaczy no, nie potrzeba redstone'a do stworzenia torów. Tory są potrzebne tylko po to, żeby zrobić ten kominek. Akurat będziemy potrzebować dwa wagoniki. Mam nadzieję, że domu nie spalę. No, okay, no to już pokazuję. Pewnie znacie ten trik. Może oczywiście się nie udać, bo to nie zawsze zadziała. To taki bug jest bardziej niż trik. Coś mi ostatnio zaczęło lagować. I tak, wchodzimy w wagonik tutaj, a tutaj podpalamy i pchamy. No i właśnie straciliśmy wagonik, 6 metalu poszło. Mówię, nie zawsze się uda. Dobra, metalu mamy dużo, a też nie możemy go za bardzo tracić. Dobrze, na chwilę na to ozdoby zniszczę, żeby to jakoś więcej miejsca było. Bo ostatnio na projekcie też próbowałem to zrobić i też mi coś nie wychodziło, dlatego spróbuję to jeszcze raz zrobić. Trochę oddalę to od tego całego. Teraz się musi udać. Cyk. No. Okej. Okay. Jeszcze oddalę to. 6 metalu, 6 metalu. Ogólnie i tak metalu jest dużo, to nie muszę nawet narzekać. Ale coś się dzieje, nie wiem dlaczego. To powinno od razu przejść. O, przeszło. Trzeba po prostu mocniej popchnąć. Teraz musimy wepchnąć wózek do środka. Oczywiście coś nie wychodzi. Gdzie mi idziesz tutaj? Dobra, dorobimy kilka torów. Okej. Pierwsza część kominka gotowa. Dobra, i teraz zrobimy ostatni raz wagonik. Trochę marnuję tego. Dobra. Jeszcze wagony, nie wagony, tylko te. Dobra, to najpierw zrobimy te ozdoby.
teraz z powrotem to jakoś było. Trochę mało mówię, ale no tak, tak bywa czasami, nie mam za bardzo co powiedzieć. Jeszcze ozdoba miała być jakaś. Kurta nogi, o. No i część salonu mamy już, część wejściową też, kuchnię. Także jeszcze została spialnia. Zrobię ją i znowu widzimy się za chwilkę. Dobrze, prace w domku są już skończone. Ogólnie nagrywam kilka dni później, ponieważ nie miałem czasu za bardzo dokończyć prac. Tak, to jest wejście do domku, takie sobie wymyśliłem. Myślę, że może być. Jedynie wejście, więc pokażemy dalej. Się zamknie. Tak, tutaj zejście zrobiłem tak jakoś, no żeby to ładnie wizualnie wyglądało. Obraz zamieniłem na większe. No i sypialnię, tak. To miałem pokazać. Niby okno. No i taka sypialnia z widokiem sprawdzającym, czy jest noc. Chociaż mam minimapę, więc to jest takie tak i tak nie to samo. Jedynie was chciałem przeprosić jeszcze za to, że za czarne pasy po bokach, ponieważ zapomniałem włączyć sejzera na początku kręcenia, a teraz już nie włączam, ponieważ filmik by się skraszował i całkowicie by nic nie wyszło. Dobrze, to wybierzemy się potem te diamenty. Najpierw sobie zrobię kilofa. Jak widzicie, zrobiłem sobie też magazyn przy domku. Będę się też starał trochę głośniej mówić, bo też słyszałem, czytałem właśnie, że zbyt cicho mówię. Okej. Zaraz tam dojdziemy. Kolejny odcinek, myślę, że to będzie już o piekle. Do Netheru się wybiorę. Tak. Nether, no Nether właśnie. Przypomina, że właśnie, że gramy na poziomie hard. Znaczy ja gram. Bo chyba tędy. Już nie pamiętam dokładnie. Tam już nie schodziłem. Sobie zajdę innym razem. Aha, tędy się już pamiętam. Dobra. No właśnie tam. Budowa całego domku zajęła mi około 10 godzin, w sumie licząc wydobywanie. Także mówię tak dla zainteresowanego. Jak sobie przypadkowo znalazłem, były już odkryte. Zaraz pokażę bardziej. Ogólnie one były całe w lawie, tu wszystko było w lawie, to i tak trochę ciężko było je wydobyć. Żeby mi do lawy wpadło. 4 diaksy mamy, więc sobie zrobię kill off. Gdyby nawet zaraz. Sprawdzimy, czy tam jest lawa. Kurczę, tam jest lawa. Dobra, to obsydianu na razie nie będę brał stąd. Tylko po prostu później sobie wydobędę. Wydobędę sobie. No, za sprawą wody i lawy. Jeszcze wyjdziemy na zewnątrz. Tędy. Już raz się tutaj zgubiłem, a drugi raz już nie chcę. Cyk. Tak. Dobra, się znowu zgubiłem. Będę jakiś skrywać. Okej, już wiem, gdzie jestem. To wyjdziemy tylko i zakończę. Mam nadzieję, że domek się spodobał. No trochę kosztowała praca także. Mam nadzieję, że efekt wizualny udany. No, tu jest wyjście. Naprawdę, jeśli chcecie, jeszcze raz powtarzam, surowce, dużo surowców znaleźć, to naprawdę kopcie pod dżunglami, bo najczęściej znajdziecie tam kaniony. Dżunglami i bagna. To są takie dwa najczęstsze. Oczywiście też możecie spotkać kanion. Kanion pod tym, pod zwykłym, ale no na pewno rzadziej. Także tu potem sobie jakoś zrobię wejście do tego, a tam nie wiem, czy salon sobie zrobić, czy no coś wymyślę.
Także dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się spodobała praca. Nie chciałem przyspieszać, bo wcześniej mówiłem. No, nie chciałem przedłużać tego jakoś. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do następnych odcinków. Jeśli się podobało, to oczywiście łapkujcie i piszcie w komentarzach, co powinienem zmienić, zrobić. Tak, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.